Nie dowcip ci się wyostrzył niebezpiecznie, to jest Wiesz, trzeba będzie zmienić prowadzącego. Trzeba będzie już słyszałem takie głosy, także coś się dzieje w tym temacie. Nie, ale dziękuję, że zaczęłaś od dowcipa od członku, także to jakby wiadomo jaki poziom będzie ta prezentacji. Nie, nie wiem właśnie nie, w jakim nie, świetle. Szorować brzuchem po ziemi. Ej, to jest 17.40, ja sobie własny licznik włączę. Pilot, Jezu, pil kto ma pilota? Stary. E ze spraw formalnych. Dzień dobry, Państwu, Nazywam się Paweł Kaczyk. E, jestem tu po to, żeby rozruszać te sale. E, zupełnie poważnie. Pogadamy sobie o czymś takim, co nazywa się supermen na półce. Pogadamy sobie o tym, w jaki sposób e, wygrać wojnę cenową. E, dlatego, że to jest właściwie dosyć spory problem, e, przed którym my w tej chwili stoimy. Produktów jest za dużo. Marketingu jest za dużo. I konsument, generalnie, zawsze ma wybór. I Pytanie, które my mamy, jest takie. Po pierwsze, w jaki sposób sprawić, żeby ten konsument wybrał nasz produkt? I to jest to, co Julia mówiła na przykład o, o nieświadomym podejmowaniu decyzji. Absolutnie się pod tym podpisuje. Ale potem ten konsument zaczyna próbować myśleć. On zaczyna próbować myśleć, i w wyniku tego takiego potwornego skupienia, on dochodzi do wniosku, który jest przerażający dla wszystkich, który, którzy próbują cokolwiek sprzedać. Bo konsument mówi, cena jest za wysoka. I pierwsza rzecz, na którą chciałem wam zwrócić uwagę, to jest to, że najczęściej to jest bzdura. To jest nieprawda. Eee, tylko, że żeby odpowiedzieć z pełną premedytacją, że to jest bzdura, to to wy sprzedawcy musicie wiedzieć. Bo kurczę blade może nie. Może on ma rację. Może cena rzeczywiście jest za wysoka. I teraz pytanie jest takie, Skąd my to mamy wiedzieć? E, są badania, które oczywiście chętnie Wam przytoczę. Natomiast e, pierwszy wniosek, który chciałem, wam, e, chcia którym chciałem się z Wami podzielić, jest taki, że zwykle, jeśli sprzedajecie swoje produkty i usługi, kto z Was tutaj, słuchajcie, Sprzedaje swoje własne produkty i usługi. Ja bardzo niewiele widzę z publiczności, ale udawicie łapę w górę. Sprzedaje swoje własne. Nie pracuje dla kogoś, sprzedaje swoje własne. E, jest trochę rąk. Większość z was pracuje dla kogoś, to i żyjecie do tego. E, natomiast to jest bardzo dobrze, że w tej chwili pracujecie dla kogoś, kiedy słyszycie to, co mam do, do powiedzenia. E, bo słuchajcie, e, wniosek jest taki, że cenicie się zbyt nisko. Większość ludzi, którzy sprzedaje swoje własne produkty albo usługi, ceni się zbyt nisko. E, ta krzywa, którą widzicie po prawej waszej stronie, a to jest krzywa czegoś takiego, co nazywa się celo, cenowa elastyczność popytu. E, cenowa elastyczność popytu y, to jest zmiana tego. Ile ludzi jest chętnych kupić wasz produkt, w zależności od tego, w jaki sposób zmienicie cenę. Jeśli spaliście na mikroekonomii albo nie chodziliście na mikroekonomię, e, to widzicie ją pierwszy raz na oczy. E, natomiast e, jeśli uważaliście na mikroekonomii i zastanawiacie się, do czego ona się kurde, blada nam w życiu przyda, ta krzywa, e, no to właśnie do tego. E, dlaczego słuchajcie, my się cenimy zbyt nisko? Ma to związek z naszą psychologią. Po pierwsze, my robimy to, co kochamy. Większość ludzi, jak zakłada firmy, to nie zakłada ich w segmentach, których nienawidzi z całego serca, tylko zakładamy firmy dlatego, żeby robić to, co kochamy. I teraz <laughs> pomyślcie sobie następującej sytuacji. Kochacie zmywać naczynia, nienawidzicie kochać trawni kosić trawników. Kochać trawników też, dojdziemy do tego. Eee, I teraz ktoś, chcecie, że, chcecie wynająć kogoś, żeby przez godzinę kosił trawnik, albo przez godzinę, Zbywał naczynia. Która z tych godzin powinna być droższa? Większość z nas uważa, że godzina tego, czego nienawidzimy, powinna być droższa niż godzina tego, co kochamy. Pomimo tego, że to jest ta sama godzina. Eee, wasz czas jest nieskalowalnym dobrem, więc, więc to. I druga rzecz, to jest kwestia tego, słuchajcie, że jesteście dobrzy w tym, e, co robicie. A jeśli jesteśmy dobrzy, uważamy to, co robimy za łatwe. A jesteśmy przyzwyczajeni takim etosem w głowie, że praca to jest krew pot i łzy. I teraz, jeśli ja robię coś, co kocham, i to jest jeszcze w ogóle przyjemne i to jest łatwe, proste, to nikt mi za to nie zapłaci. I to prowadzi do takiego zjawiska, które nazywa się negocjacje z samym sobą. I to jest coś, z czym absolutnie się spotykacie. Zakładacie swoją firmę. I dostajecie pierwsze zlecenie. W ogóle trzeba być wdzięcznym klientowi za to, że dał wam pierwsze zlecenie, nie? I za to już opuszczacie. E, potem mówicie kurczę bady, jestem młody, jestem świeżak, ze strony internetową nikt mi pięć tysięcy nie da, a wezmę dwa tysiące, nie? Bam, znegocjowaliście ze sobą trzy tysiące właściwie zanim jeszcze klient otworzył gębę. E, ale potem jedziecie do tego klienta na spotkanie i on ma flotę przed firmą, tam stoją same deula nosy. E, mówicie, kurczę bradę, on nigdy dwóch tysięcy nie da, on ma same lanosy, nie? 1500 wezmę. I teraz znegocjowaliście ze sobą właściwie większość tej kwoty, tylko i wyłącznie dlatego, że angażujecie się w ten proces, negocjacji z samym sobą. E, w jaki sposób słuchajcie z tego wyjść? E, po pierwsze, musicie sobie uświadomić, e, że cena jest za wysoka, rzeczywiście jest bzdurą, w momencie, kiedy uświadomicie sobie, że cena jest tylko jedną częścią większego równania. Klient kupi od Was. Wtedy i tylko wtedy, gdy, to jest częsta i rzadka sytuacja, wtedy i tylko wtedy, gdy, kiedy cena równa się wartość. Cena wyrażona w pieniądzach czy w czymkolwiek innym równa się wartość, którą on widzi po drugiej stronie. Teraz, kiedy konsument mówi, że cena jest zbyt wysoka, kiedy on dostrzega nierówność w tym równaniu, to cena jest postrzegana jako zbyt wysoka, gdy wartość po drugiej stronie jest postrzegana jako zbyt niska. I to zobaczcie, cały czas zwróćcie uwagę, że słowem kluczowym tutaj jest postrzegana. To jest bardzo subiektywne. Eee, I teraz pytanie jest takie, co możecie zrobić, żeby sprzedać? Eee, żeby sprzedać, możecie przywrócić równowagę temu świętemu równaniu. Eee, natomiast sposoby przywracania równowagi są dwa. Po pierwsze, możecie się zachować jak głupki i obniżyć cenę. To jest bardzo łatwe. Natomiast eee, no, stracicie pieniądze właściwie na samym początku. A drugi sposób to jest e, podwyższyć wartość. Ale Możecie też zrobić coś z postrzeganiem ceny. E, I o tym, tak naprawdę, słowa dwa chciałem z Wami pogadać. Bo teraz pytanie pierwsze, które do Was mam, brzmi następująco. Czy 3000 to jest dużo, czy mało? To zależy. Dobrze, odpowiedź prawidłowa powinna brzmieć: to zależy. E, ale zależy od czego? Za co? Za usługę? E, za projekt strony internetowej. <laughs> Proszę, za czas eee, za 5 godzin. 5 znaczy, godzin czego. Eee, czekaj, szukam, no bo szyję trochę. Słuchajcie, zadajecie niewłaściwe pytania. <grytanie> eee, bo żadna z tych odpowiedzi nie przybliża Was właściwie do, do odpowiedzi na pytanie, czy to jest dużo czy mało. Eee, odpowiedź oczywiście brzmi zależy i zależy od czego. Słuchajcie, zależy od tego, jaka liczba jest skreślona obok. 29 500. Czy 3000 to jest dużo, czy mało? Zobaczcie, niezależnie od tego, czego 3000, niezależnie od tego, za co 3000, kiedy obok stoi 29 500, to wydaje się, kurczę, że 3000 to jest mało. Ale jeśli obok będzie liczba na przykład 721, to się okazuje, że 3000 to jest dużo. To ma związek, słuchajcie, z tym, że my jako ludzie nie zapamiętujemy liczb. Liczby są dla nas abstrakcją. Tak jak Julia mówiła, myślenie w tych kategoriach abstrakcyjnych to jest coś, co bardzo mocno nas obciąża i my wolimy chodzić skrótami. Jednym z tych skrótów są relacje. My nie zapamiętujemy liczb, natomiast jesteśmy świetni w zapamiętywaniu relacji między liczbami. Liczba jakakolwiek pojawia się w waszej głowie w formie tak zwanej kotwicy. E, liczba plus kotwica. E, I teraz, od czego zależy kotwica? Otóż zależy od tego, najczęściej, jaką najbliższą liczbę spotkaliśmy. Czyli od tego, jaka liczba jest skreślona obok. Metoda pierwsza budowania kotwic nazywa się MediaMarkt. E, czy 1620 za telewizor to jest dużo czy mało? Mało, dlatego że 1890 zaraz jest skreślone obok. Nie? Ja wiem, że to jest mało. E, druga metoda, ja sobie osobiście nazywam TV Market. Absolutnie powinniśmy się uczyć marketingu od TV Marketu. Ile powinniście zapłacić za ten komplet noży? Nie 690, nie 590, nie 490, jedne 350 zł. I teraz jak ja słyszę taką litanię, to natychmiast okazuje się, że 350 zł nigdy nie dałem. Nie, 350 zł, nie dałem nigdy 350 zł za komplet noży, ale okazuje się, że to jest kurczę bardzo mało. Nie? I sposób trzeci. Uwaga, będzie brzydkie słowo. Osoby o słabych nerwach, proszę o wyłączenie aparatów. Sposób trzeci nazywa się zdupy. Byłem wczoraj u weterynarza. Zapłaciłem za wizytę 254 zł i mam do sprzedania komplet noży za 121. I okazuje się, słuchajcie, że w momencie, kiedy ludzie słyszą takie dwa niepowiązane ze sobą zdania, to 121 równa się mało. Nie? I teraz panowanie nad kotwicami. To jest jedna z najważniejszych rzeczy. Broń was, panie Boże, jeśli mówicie konsumentowi cenę, broń was, panie Boże, mówić cenę bez kotwicy. Dlatego, że w tym momencie pozwalacie konsumentowi, żeby on sobie tę kotwicę wybudował, a na pewno sobie wybuduje. No i w tym momencie zostajecie właściwie na łasce konsumenta, bo to, co wy chcieliście przekazać jako dużo, jest mało. A druga rzecz związana z relacjami polega na tym, że my, nasz mózg, łyka zdania, które z logicznego punktu widzenia nie mają sensu. Dlatego, że my łykamy zdania typu lek działa cztery razy szybciej. 20% tańszy, największy na rynku i tak dalej, i tak dalej. Logik zapytałby 20% tańszy od czego? Natomiast nasz mózg bez żadnego problemu tworzy sobie taką kotwicę, mówi okej, okay, znalazłem sobie coś 20% droższego, nie działa pięknie. I teraz kiedy tworzycie opisy produktów, no bo tutaj pogadajmy o czymś, o czymś praktycznym, jak tworzycie opisy produktów, to one są zawsze w jakiś sposób zakotwiczone. Przykład. 2009 rok Steve Jobs wychodzi przed ludzi i prezentuje im nowy komputer, MacBook Air. To jest najcieńszy komputer świata. Zobaczcie, najcieńszy, nie? I on musi mówić o wymiarach. Tylko, że on, gdyby podał te wymiary, rzucił je w przestrzeń, tak po prostu, to ludzie by posłuchali jednym uchem i potem by zapomnieli. Tak było ze mną. Słyszałem tę prezentację, nie pamiętam wymiarów MacBooka Air. Ale Jobs daje ludziom również kotwicę. Mówi następujące zdanie. MacBook Air w swoim najgrubszym miejscu jest cieńszy niż Sony Wajo w swoim najcieńszym miejscu. I to jest takie trochę kopanie konkurencji, kopanie leżącego, ale to jest coś, co zapamiętamy przez lata, natomiast milimetry wam, słuchajcie, uciekną. Więc to jest pierwsza rzecz, o której chciałem z wami pogadać. Druga rzecz, którą możecie zrobić, to jest coś, co nazywa się miara zdrowego rozsądku. My nie doceniamy różnic między dużymi liczbami. Pokażę wam to. Eee, a propos naszego, dla naszego mózgu słuchajcie. Wygrałem na loterii 10 milionów i wygrałem na loterii 10 miliardów, jest mniej więcej tym samym. My wiemy, która liczba była większa, ale żeby docenić, która była, o ile ona była naprawdę większa, jedna czy druga, tego nie jesteśmy w stanie zrobić. To jest oś. Oś, słuchajcie, na której zaznaczam z jednej strony zero, będę hiperprecyzyjny. Na, drugiej, na osi tej gdzieś, słuchajcie, jest umieszczone 10 milionów. Zaraz o tym pogadamy. Eee, I na drugim końcu tej osi jest 10 miliardów. To jest moje pytanie, jest takie, w którym miejscu tej osi Powinno być umieszczone 10 milionów. Przy Jak blisko przy Tyle? Centymetr? Przegieliście pałkę. E, ta strzałka, słuchajcie. Ta mała na dole. Widzicie ją? Ile ona oznacza? To jest 100 milionów. Ta strzałka na tej osi to jest 100 milionów. Gdziekolwiek spodziewaliście się swoich 10 milionów, było kurna grubo za daleko. E, I to jest właśnie problem. W jaki sposób to się praktycznie stosuje? Bardzo proste. Pogadajmy o konfigurowaniu samochodu. Te slajdy są kamień dla Ciebie. Eee... <grystanie> Podoba mi się, jak jakby jedna osoba właściwie załapuje ten dowcip. Nie to znaczy, że on był słaby. Eee... No ale. Ale spoko, jedna osoba załapała, nie? Eee, I teraz konfigurator samochodu, autentyczny konfigurator samochodu, słuchajcie, wygląda tak, że pierwsze, co robicie, to wybieracie sobie wersję podstawową tego samochodu. Ono kosztuje 250 tysięcy złotych na dzień dobry. Potem konfigurator was pyta, na ile lat, na rat, chcecie ten samochód spłacać. Ja mówię 5 lat, dla równego rachunku policzyłem sobie jakieś procenty, żeby mi wyszła rata 4,5 tysiąca. A potem, słuchajcie, ten konfigurator zadaje mi bardzo proste pytanie. Czy chcesz inteligentne reflektory biksenonowe dołożyć do podstawowej konfiguracji? Ile kosztują, słuchajcie, inteligentne reflektory biksenonowe? 120 zł. Ten e, konfigurator podaje wam ceny w wysokości raty a nie w całości. I teraz my tak naprawdę postrzegamy to jako bardzo małe liczby i końcową cenę tego samochodu zobaczycie dopiero na samym końcu. I wyjdzie wam grubo ponad 400 tysięcy. W momencie, kiedy wchodzicie tak naprawdę z budżetem, nie wiem, 320 tysięcy do kupowania samochodu, e, to nie przekroczycie go. Natomiast w momencie, kiedy nie potraficie tego policzyć, to na końcu mówicie, ej, a ja wszystkiego tego potrzebuję. Jakoś wyko wykoncypuję te dodatkowe tysiące, nie? I teraz prowadzi do czegoś takiego, co chciałem wam pokazać, co nazywa się triki w cenniku. Rzeczy, które właściwie możecie zrobić bez wielkiego pomyślunku i wasi klienci również bez wielkiego pomyślunku są w stanie na to reagować. Ja nie podaję na, slajd, na slajdach źródeł tych badań. Jak potrzebujecie, mam rozszerzoną wersję, napiszcie do mnie. Natomiast pierwszy kawałek, który jest badany, nazywa się ładna cena. To jest cena, która kończy się na 9. I tutaj ludzie bardzo często, słuchajcie, Robią te e, ładne ceny. Natomiast badania pokazują, że ładna cena działa w momencie, kiedy ona zmienia pierwszą liczbę od lewej. Czyli opuszczenie tak naprawdę z 15 do 1499 nie kopie tak bardzo tyłka, jak opuszczenie z 200 do 199. E, więc to, na co powinniście się najbardziej zwracać uwagę, to jest ta najbardziej lewa e, cyfra. E, ale. To, czego być może nie wiedzieliście, bo to jest coś, z czego może sobie zdawaliście sprawę, ale to, czego nie wiedzieliście, to jest to, że mniejszy stopień pisma działa lepiej. Jeśli chcecie tak naprawdę e, robić te ceny, te zabiegi, mniejszy stopień pisma. To nie działa na wszystkie produkty. To działa przede wszystkim na produkty pierwszej potrzeby, e, czyli, nie wiem, chleb, e, guma do rzucia, cokolwiek, nie? E, drugi kawałek nazywa się łatwa cena. I teraz łatwa cena to jest to, co widzicie, 1400 zł. <laughs> I teraz e, to działa... Na zakupy dla przyjemności. Co to znaczy, że cena jest łatwa? To znaczy, na przykład, że pozbyłem się przecinka, czy też kropki. E, to znaczy, że nie ma tam jednostek, dlatego że, żeby cena była łatwa, ona musi łatwo wchodzić do głowy. Mówimy o czymś takim, co nazywa się łatwość kognitywna. E, I to, czego być może nie wiecie, to mniej znaków działa lepiej, czyli ja jestem w stanie tę samą cyfrę. 1400 przedstawić w formie z kropką i bez kropki, ona jest łatwiejsza albo trudniejsza. Ale to, czego nie wiecie, być może, to jest to, że mniej sylap działa lepiej. 50 groszy jest tańsze niż 50 groszy. Nie? I trzecia cena, którą chciałem Wam pokazać, nazywa się cena jednostkowa tak zwana cena nierówna 3452 zł. To działa świetnie na zakupy jednorazowe. Takie rzeczy, które my kupujemy, kalkulujemy, samochód, dom, strona www i tak dalej, i tak dalej. Sugeruje wbudowaną kalkulację, sugeruje indywidualne podejście i to jest świetna strategia do robienia czegoś takiego, co nazywa się dawanie ostatecznego rabatu, czyli tak naprawdę mogę wyliczyłem, że rabat, który ci dam, wynosi 123 zł i 52 grosze. Jak klient to słyszy, to mówi no dobra. To zakładam, że to już jest to już jest max. To są rzeczy, które jesteście w stanie robić z lewą stroną tego równania, ale pogadajmy jeszcze o prawej. Wartość. Żeby pogadać o wartości, muszę Wam pokazać jednego rozczochranego gościa. On się nazywa Paul Bloom. Bloom jest psychologiem amerykańskim, kanadyjskim. Bloom napisał książkę, która się ukazała po polsku również, nazywa się Przyjemność Dlaczego lubimy to, co lubimy. I Bloom w swoich badaniach zastanawiał się, dlaczego my ludzie jesteśmy gotowi płacić grube miliony nawet za zamalowaną szmatę. Bloom badał dzieła sztuki. I my jesteśmy, słuchajcie, gotowi za damę z gronostajem zapłacić grumę miliony, ale za taką samą zamalowaną szmatę, w sensie kopię, nie jesteśmy w stanie dać więcej niż tysiąc. I badania Blooma doprowadziły go do wniosku, że po pierwsze, wartość przedmiotu nie ma niczego wspólnego z jego fizycznością. Wartość jest cała w głowie, jest postrzegana. Eee, I są taką teorię, która nazywa się naturalny snobizm. Naturalny snobizm mówi, że my jesteśmy na twardo zaprogramowani, aby sobie cenić rzeczy bardziej, które. No właśnie, no bo skoro wartość jest w głowie, to my płacimy za opowieść o produkcie, o tym, co słyszymy o nim, a nie do końca płacimy za produkt. Więc co możemy powiedzieć o produkcie, żeby on był tym tytułowym supermanem na półce? I teraz pierwsza rzecz, którą możemy zrobić, to jest możemy powiedzieć o rzeczach, których jest mniej na świecie. Mówimy o krótkich seriach, mówimy o limitowanej produkcji, mówimy o tym, że artysta nie żyje. Julia też na to zwracała uwagę w, w, swojej, w swojej prezentacji. Druga rzecz, którą możecie powiedzieć o produkcie, to jest to, że te rzeczy są trudniejsze do wykonania. To jest ręczna robota, spędziłem nad tym cztery miesiące tak dalej. A trzecia rzecz, którą możecie powiedzieć o produkcie, to jest to, że one są w jakiś sposób te produkty unikalne. I teraz pogadajmy o tej unikalności, w jaki sposób ją się tworzy. Bardzo proste pytanie. Który z tych samochodów jest najszybszy? A który jest najwolniejszy? Niebieski, nie? Czerwony słuchajcie jest najszybszy, natomiast e, niebieski jest najwolniejszy. E, skąd nasz mózg to wie? Bo tak. Nie, nie, jest za tym grubsza psychologia, ale ja mam jakby minutę, więc nie jestem w stanie wam tego pokazać. E, natomiast e, proces, który tutaj angażujemy, z psychologicznego punktu widzenia nazywa się myślenie magiczne. E, I myślenie magiczne to jest przypisywanie przedmiotom cech. Już nie wartości, ale cech, które przenoszą wartości. E, I te argumenty, w oparciu o które my przypisujemy te cechy, one też są trochę z dupy. <laughs> Dlatego, że pierwszy argument, słuchajcie, nazywa się fizyczna bliskość. E, My wierzymy, że jeśli dwie rzeczy są fizycznie blisko siebie, to one się nawzajem zarażają cechami. Jeśli ja chcę być postrzegany, słuchajcie, jako influencer, to ja sobie robię zdjęcie z Red Lipstick Monster. Nie? E, tak jest. I, I mamy fotkę, i właściwie ja dostaję mnóstwo punktów do fejmu. E, więc więc w taki sposób to wygląda. Jeśli chciałbym być postrzegany jako lepszy kierowca, robię sobie zdjęcie z Krzysztofem Chłowczycem. Nie? E, I kto, kto jeździ lepiej? Ktoś, kto ma zdjęcie z Hawkiem, czy ktoś, kto nie ma zdjęcia z Hawkiem? Ha? Nie? E, więc tak to wygląda. Drugi kawałek tej układanki, słuchajcie. E, nie wiem, czy wiecie, co to jest. To nie jest kuna To jest korzeń żeńszeń. Chrzan. Naprawdę. Byłeś ty kiedy w Lidlu? Wow. Nie. E, słuchajcie, e, Fizyczne podobieństwo. <laughs> Na podstawie tego wasz mózg podjął decyzję, że czerwony samochód jest szybszy niż, nie, niż niebieski samochód. E, bo czerwony samochód bardziej przypomina Ferrari czy Lambo, pomimo tego, że one wszystkie ku były Ferrari czy Lambo. Nie? E, kobieta w czerwonej sukience jest dużo bardziej namiętna niż kobieta w niebieskiej sukience. Kobieta z czerwonymi ustami jest dużo bardziej namiętna niż kobieta z... Nie, to nie był dobry dowcip. Jak jesteście nekrofilem to tak, nie? Albo smerfem. E, natomiast e, nie do końca. E, dlaczego, słuchajcie, pokazuje korzeń rzęszeń? Dlatego, że on, właśnie, co on przypomina? <laughs> My wierzymy, że korzeń rzęszeń wpływa na potencję. Pomimo tego, że nie ma żadnych badań chemicznych, które to pokazują. Ale dlaczego? Dlatego, że ten korzeń kuna tak wygląda. Nie? Teraz jedyny sposób, żeby korzeń rzęszeń wpływał na potencję, to jest jak z tego kuna przymocujecie. Starty nie działa. A teraz macie dwa preparaty na potencję. Oba są fejkowe. Pier I one się różnią tylko i wyłącznie Napisano na etykiecie, napisanym na etykiecie składnikiem aktywnym. Pierwszy, słuchajcie, preparat zawiera wyciąg z korzenia żeńszeń, a drugi zawiera wyciąg z wierzby płaczącej. Który działa. I teraz, choćbym miał chemię, badania, które stoją za wierzbą płaczącą, nigdy mi, Kuna, nie uwierzycie, że wierzba płacząca działa na potencję. Po pierwsze, dlatego, że jest płacząca. A po drugie, dlatego, że widzieliście kiedyś wierzbę płaczącą, nie? I wszystko wisi. Więc to tak wygląda. Więc to. I trzeci kawałek, ostatni kawałek, słuchajcie, e, myślenia magicznego, to jest kwestia pytania o te koszulki. E, to jest koszulka numer jeden i to jest koszulka numer dwa. Która jest bardziej trwała? No jasne. Tak se Większość, słuchajcie, ludzi, jak zapytam o trwałość, powie, że niemiecka. Tak jakbym postawił przed wami, słuchajcie, niemieckie buty. Nic o nich nie wiecie, one są niewidzialne. Niewidzialne buty stawiam przed wami, nie? E, I pytam was, co o nich wiecie? I ludzie mówią, trwałe są. Ludzie mówią, czy one są ładne? Nie. I teraz zobaczcie, dyskutuję z grupą ludzi o niewidzialnych butach. I my się generalnie zgadzamy, że one nie są ładne. Nie? A teraz stawiam przed drugą grupą ludzi inne niewidzialne buty i one są włoskie. O, zupełnie inna rozmowa, nie? Te niewidzialne buty są dużo brzydsze niż te niewidzialne buty. I ludzie się generalnie z tym zgadzają, nie? Trzeci punkt nazywa się point of origin, czyli punkt pochodzenia. Teraz, jeśli jesteście w stanie takie rzeczy włączyć do waszych opisów produktowych, to ludzie zupełnie nieświadomie przypisują im większą wartość, i to jest coś, co tworzy supermenów na półce. Bardzo dziękuję. Pełna sala.